Przygotowane, chcielibyśmy pokazać. Dzisiaj impreza, która ma skonsolidować różne nasze działalności kabaretowe, teatralne. Jako pierwszy wystąpi Drozdowski Show. Myli z Drozdą. Drozdowski Show, tak? Yeah! Sam się przedstawi, nie lepiej. Drozda Show. Witam Państwa serdecznie dzisiaj wszystkich na naszym kabarecie. Nasz kabaret nazywa się Tetris. Bo ty naprawdę dobrze to wszystko już grasz. Dobrze, Maciusiu. Tylko pamiętaj, że to wszystko musi być tak wygrane, tak wygrane. Dzisiaj wystąpi kółko artystyczne ze szpitala psychiatrycznego imienia Jana Sobieskiego w Warszawie z oddziału rehabilitacji. Jestem chory na depresję, paranoję, lekki dreszcz. Miesiącami leżę w łóżku, w sufit patrzę się. Psychotropy ja wytropię wszystkie z was. W domu koszyk, pełen koszyk rozmaitych leków mam. W tym miesiącu czynsz przez nas płacony wzrósł jakby o 1/4 tego, co wszyscy dotąd płaciliśmy. Mam pytanie, czy ty nadal płacisz za swój pokój? Tak. A skąd wziąłeś pieniądze? To nie jest podstawą naszych relacji. Łukaszu, pamiętaj, że mamy być wobec siebie sympatyczni i szczerzy. A nie nazbyt szczerze. Państwa, proszę nie bić brawo. No jeżeli pan zaczyna bić brawo zanim ja skończę sketch, proszę pana, to ja panu w tym momencie z miejsca dziękuję. No, dziękuję panu bardzo za taki występ. Ja mam jeszcze jedną kwestię do powiedzenia, proszę państwa. Jeżeli państwo zaczynacie nam bić brawo za wcześnie, proszę państwa, to ja w tym momencie kończę sketch i do widzenia. Ten gest uczynił moment, co zastał nas, a jednak ten gest uczynił.
ciebie w moment, co zastał nas, a ja jeszcze wszystko się ułoży, będzie dom i dzieci. Ty będziesz pracował, ja no cóż, dużo dzieci. Powrócisz z eskapady, po ciężkiej wielkiej pracy. No cóż, będzie to taka krótka scenka na temat osób, no już widać jedną, które bardzo dobrze znały się na anatomii człowieka. Także dolewały tam roztopionego ołowiu. Trochę to przypomina naszą służbę zdrowia. Zapraszam na wizytę w sali tortu. To tak jak w tym kawale, nie? Rozmawia kat z katem. Znasz moją żonę? Nie znam. Która to? Ta krótko ścięta. Monika, to twoje? Kurwa szacu. Pociągał mnie na bardzo wytarzysta. Pociągał mnie, no więc bluzkiem smutny jest. Bo bez tej jest strony i dobry artysta, lecz niestety zauważyć nie jestem. Stasiu, gdzie jesteś? Dzwonię, dzwonię, co się z tobą dzieje? Z czego pan ryży? Z tego, że pan doktor Laskowski świetny chirurg i zaszył mi takie coś? Pogotowy, chciałem zgłosić ważny wypadek. Rany niech pan tak nie dramatyzuje, no. Przynajmniej to nie nożyczki. Nożyczki musielibyśmy wyjąć, bo to wyposażenie szpitala, a tak? No ale co ja mam z tym teraz zrobić? Nie wiem, pan gdzieś zadzwoni, ma pan darmowe minuty. Musimy się przełożyć na karaoke. No i generalnie już idziemy w kierunku zabawy. Miał być konkurs. Będzie konkurs. Jaki? Karaoke. Like a girl, just wanna be. Everyone is perfect, fine.